się z określeniem, że zimna wojna wróciła. Moim zdaniem nie do końca, bo realia mamy jednak zupełnie inne. Już jeżeli to nazwałbym to zimną wojną 2.0, czyli jakąś zupełnie inną odmianą, ponieważ adwersarze mają do dyspozycji środki, o których jeszcze nie mieli pojęcia, gdyż ta zimna wojna trwała w latach 60., 70., 80. Modne bardzo określenie wojen hybrydowych, czyli takich, w których główny nacisk nie jest położony jednak na kwestie stricte militarne, tylko na dyplomację, informacje mówiąc generalnie, czyli przekonywanie nie tylko siebie, ale przede wszystkim przekonywanie potencjalnego celu o własnej słuszności czy o własnej mocy. Po cóż Iskandery w okręgu kaliningradzkim, tak? No przecież to jest typowy przykład walki informacyjnej. Po cóż opowiadania o polskich żołnierzach w Donbasie? Po co te demonstracyjne manewry w takim nasileniu? Dokładnie, i takiej po co to częstotliwości sprawdzanie Unii Europejskiej, szybkości osiągania gotowości bojowej, tak? No to jest wszystko, to są te wszystko te przykłady, które stanowią właśnie o walce informacyjnej, o prowadzonych w tym konflikcie, odtwarzającym się konflikcie wschód-zachód, działaniach, nie chcę powiedzieć wojennych, bo mamy bardzo duży problem dzisiaj ze zdefiniowaniem pojęcia tego, czym jest wojna, bo coraz częściej Z całą pewnością konfrontacyjne. A pamiętajmy o tym, że potęgą w cyberprzestrzeni już są Chiny. To jest bardzo, bardzo mocny gracz na arenie. Ku temu zmierza moje następne pytanie, bo to przecież nie tylko Rosja, nie tylko szeroko rozumiany Zachód, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale również nowi gracze. Tutaj zaczęliśmy mówić o Chinach, to na pewno, ale przecież inne państwa z ambicjami i z dostatecznymi finansami, także zapleczem technicznym, włączają się w ową rozgrywkę. Jeśli mówimy o świetnych osiągnięciach, jakie miało państwo islamskie 2 lata temu, jeszcze w samych początkach swojego działania, właśnie sukcesach odniesionych poprzez internet, werbunek w krajach zachodnich, adherentów, zwolenników, którzy udawali się na front i walczyli w szeregach islamistów, no to jednak świadczy o tym, że to nie jest zastrzeżone jedynie dla tych wielkich, których po prostu na to stać. Pełna zgoda, panie redaktorze, z jednym wyjątkiem. Nie użyłbym tutaj czasu przeszłego, dlatego że to jest nadal w internecie, no nie chcę używać słowa potęga, bo jakby to nie do końca oddaje istotę rzeczy, ale to jest niezwykle silny gracz właśnie na tej arenie, w cyberprzestrzeni, bo proszę zważyć, w tej chwili tak zwanych cudzoziemskich bojowników w szeregach państwa islamskiego oblicza się z samej tylko Europy, z Unii Europejskiej, około 5000 ludzi. Kolejne 5000 to są republiki środkowoazjatyckie, były republiki radzieckie. I Chiny również, chińscy ochotnicy stamtąd też walczą, chińscy muzułmanie. Mówi się, że w szeregach ISIS byli przedstawiciele ponad 80 państw. Tak, tylko proszę pamiętać, że ciągle mówimy o szacunkach, nie sposób tego dokładnie policzyć. No, zupełnie innym problemem jest to, że wszyscy ci ludzie mają paszporty i obywatelstwa swoich rodzimych krajów, więc ich powrót, Amerykanie tak, nazywają to blowback. Właśnie. To jest bardzo poważne zagrożenie, bo można w końcu z Syrii czy z Libii wrócić do Europy wcale nie bezpośrednio. Można to zrobić przez Turcję, ale można to zrobić przez Argentynę. Dzisiejszy świat jest światem tak naprawdę małym, jeżeli chodzi o połączenia komunikacyjne i można próbować zatrzeć ślady swojego pobytu w szeregach państwa islamskiego, tak aby być przygotowanym do działania już na terenie Europy. Ale chciałbym wrócić do tej cyberprzestrzeni i zwrócić uwagę na fakt, że ona nam się ostatnio strasznie zmilitaryzowała.
że większość państw aktywnych w cyberprzestrzeni, w tym rozumieniu walki informacyjnej, ma już po prostu jednostki wojskowe, czy wręcz dowództwa. Sądzę, że już możemy mówić o kolejnym rodzaju sił zbrojnych, o wojskach informacyjnych czy informatycznych. I o to chciałem pana zapytać. Mamy już Stany Zjednoczone, mamy Chiny. Już mamy generałów od cyberwojny. No może już nie tyle ubranych w mundury, bo to są z reguły wysokiej klasy specjaliści po studiach na najlepszych uczelniach i być może specjalnie nie lubią mundurów, ale na przykład ubrani w dżinsy, no już mają ten dystynkcję i stopień generalski. No oni nie będą biegać po poligonach, ani nie będą prezentowani na defiladach, bo nie taka jest ich rola, ale jeśli powiedzieliśmy sobie, że współczesne, nowoczesne państwo jest w znacznej mierze uzależnione od cyberprzestrzeni, że jest to pewien wrażliwy punkt w ich funkcjonowaniu, no to przecież dotyczy to także wojska. Dotyczy to także wojska, dotyczy to systemów łączności. One naturalnie są chronione w bardzo szczególny sposób, ale przypominam, nie ma zabezpieczeń nie do złamania. Nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Musimy się liczyć z tym, że przeciwnik zdoła ominąć te przeszkody, które stawiamy mu na drodze. W końcu parę lat temu był przypadek, kiedy nastąpił atak na serwery Pentagonu, całkiem udany. Okazało się, i to te wewnętrzne serwery, okazało się, że autorem był jakiś młody chłopak z kibucu pod Tel Awiwem, z Izraela, który odszedł wszelkie zabezpieczenia. Tak, bodaj 14-latek. No tak. Bo to jest to pokolenie, które już się urodziło z komputerem na kolanach. Tak, więc one mają to jak... No ale tutaj mamy zawsze to niebezpieczeństwo, że nie będzie to amator i fanatyk właśnie tej szlachetniejszej odmiany hakerstwa, to znaczy ten, który chce zwalczyć przeszkody i zabezpieczenia, i punktem honoru dla niego jest złamanie wszelkiego rodzaju szyfru. Złamanie i zostawienie wiadomości właśnie, że to ja zrobiłem. Zamknij tą lukę. Tak, i chwała za to. No ale mamy też oczywiście tych zawodowców, których cel jest absolutnie inny, bo Celem jest zniszczenie. No proszę pamiętać, kilka miesięcy temu mieliśmy atak cybernetyczny na system sterowania jednej z dużych amerykańskich TAM, że gdyby nie został w porę wykryty i udaremniony, mógłby doprowadzić do niekontrolowanego otwarcia tej tamy i na przykład do powodzi. Te zagrożenia są zagrożeniami coraz bardziej realnymi, to są zagrożenia, z którymi naprawdę musimy się liczyć i trudno się dziwić Amerykanom, że powołują dowództwo generalne do spraw operacji w cyberprzestrzeni. Trudno się